Witam was serdecznie, ja jestem Spokojny Człowiek, a to jest już ostatni odcinek z GTA Vice City, gdzie zamierzam zakończyć wspaniałą grę. Musimy jechać do Lensa Vensa, czyli do naszej posiadłości w sumie, żeby nich spotkać. I będziemy mieć ostatnią scenki i ostatnią misję, którą dzisiaj zakończymy. Podsumujemy tu ten odcinek i tą grę ostatnią. Zobaczymy, co tam będzie w dalszym. Wiemy, że Sony, te kasy. Co to jest za miejsce? To mnie nie było. Czy ja jakieś tu byłem? Byłem. O nie, ja nie chciałem narkotyku. Mogę też zrobić to skoro. Wiem, że w tej części GTA można robić sklepy. Na przykład to, co teraz wprowadzili w San Andreas. Nie w San Andreas, w piące i... I tak, piące, bo słyszałem, że można robić sklepy. To już było w Vice City, takiej troszeczkę gorszej wersji, ale było, nie? Więc nie jest to żadna jakaś taka nowinka, że teraz można robić sklepy. A są w sumie, nie pamiętam czy się... W sumie w czwórce i w San Andreas w sumie też się dało, tylko że było tak gorzej zrobione. A tu jest, ja bym powiedział, że tu jest w miarę... Czekajcie, czy to jest ten drugi przejazd? Nie, musimy jechać dalej, dobra. Bym powiedział, że tutaj jest nawet fajnie zrobione, bo też mamy dużo gwiazdek. No trochę podobnie do tego, co w piątce, nie? Tylko w piątce oczywiście może jeszcze lepiej jest to zrobione, ale ja bym nie narzekał pod tym kątem. Dobra, idziemy w lewo. Wielka stęka i będziemy się mścić totalnie. A zresztą... A bo dobra, teraz może o tym nie zamówił. Później odpowiem, bo tak pomyślałem o mszczeniu się. Dobra. Coś nie wyszło. Dobra. Musimy... Chyba wam powiem, co zrobimy. Ja już wiem, co tu będzie za misja. Ja wam powiem, co zrobimy. Zaraz kasę weźmiemy, ale... Przede wszystkim... Bo nie tobą. Nie to w sumie tobą. To jest najfajniejszy. Znaczy w sensie nie może nie najfajniejszy w tej grze, ale... Ty. Jesteś taki fajny, nie tutaj zrobiony. Zrobimy coś takiego, tylko może nie tak jak teraz. Oj, teraz będziemy mieć gwiazdkę. Zaraz będziemy mieć gwiazdkę. Aj, chciałbym tu wjechać, tak bardziej wyżej. Czekajcie, wjadę tam do środka, i... Okej, okay, zrobimy coś? Zrobimy coś takiego, mam nadzieję, że to zadziała. Zresztą ja sobie zapiszę, czym wejdę do misji. Nie, rozwalę ten samochód, a nie zrobię tego, co chcę. Chyba wyjedź przecież. Cholera jasna, nie potrafię zrobić. Jednego prostego zadania, dobra, zaraz się na samochód rozwali. I tak to skończy. Weźmy limuzynę może, wiecie co, bo to jest, zaczyna się robić lekko przesadę. Wiecie o co chodzi? Ja mam przedstawiać to w późniejszym etapie gry, po co takie coś robię. Przecież... Dobra. Podjedzie? Podjedzie czy nie podjedzie? Zwolnię go jeszcze raz. O, chyba w ogóle nie poruszymy teraz już. Dupa. Dobra, jakoś sobie poradzę bez tego. Albo nie. Czekajcie, albo nie. Jeszcze mam to. Więc jeszcze nie będę płakał. Ja bym powiedział, że może nawet lepiej zrobimy niż teoretycznie moglibyśmy zrobić. O. Tak? Czy wy będziecie w stanie tędy przejść? Myślę, że tak. Jeszcze nie wejdźmy tu, nie wejdźmy, zapiszmy. I dobra, oglądamy cutscenkę. I od razu wcześniej przygotujemy sobie coś takiego. What's going on? Tommy! Oh, good. Listen.
I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first one to counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. No i będzie się działo. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, sonny. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. You sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. No, no. Doigrajcie się, panowie. Jakieś szmaty? O, niestety mój samochód został znieważony. Tego sobie pamiętam, muszę iść tutaj. Dobra, tu nikogo nie ma. Na szczęście. Ha! Chcieli kasy. No tak, teraz będzie moją kasę będą coś zabierać. Miałem plan pilnować. Ale to sobie tutaj pójdziemy. O, skurwysynu. W pedalcu. W sumie to ja mogłem na górę iść. A, ja mam, dobra. Mam jedno zadanie w sumie. Oni mnie okradają. Skurwysyny, no ten paki. Co jest w tym paku? Co jest kolejny ten paku? Co jest? Gdzie tam chciałeś iść? Kurwa mać! 73%. Skurwysyny, to przychodziło chwilę, nie? Dobra. Jeszcze sztywniak. Nie ma nikogo, nie ma nikogo. To mi nie przejmuj się skurwysynami. Chyba nie ma nikogo tutaj. Dobra, dobra, bo mi kurwa kasę zapierdolą zaraz. O, narkotyk, to sobie wezmę. To sobie wezmę, tylko sobie czuł się, że to ma minigana. O, kurwa się, dobra. Już się skończyły pedały z góry. Ja was tutaj zapierdolę wszystkich, to już jesteście martwi. To się podrapę. Co się tam dzieje? Okej, jeden węz.
Kurwa, ilu tu idzie, ja pierdol. Gdzie on uciekł? O, ale źle się położył już, z tego co widzę. Dobra, mapę mi zamknął akurat nie w kasę. To nie fajnie, zobaczyć, że zapierdala taka to. Kurwa, ilu ich tam przybiegło. Idę wpierdolić i to porządnie. Kurwa, pedalcu. Dobra, jest kolejny, gościu. Lens Benz już jest trupem, teraz będziesz ty trupem. Teraz, you took 15 years from me, sonny. And now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys, he never understood a thing. I co, szmato? Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. Jak ja mam buty ten. Ain't it just beautiful? No i koniec, panowie i panie. Wspaniałej historii, którą tutaj razem przeżyliśmy po raz kolejny. Myślę, że jeszcze dużo przed nami. Można by tak to podsumować. No, zemsta poszła ostra. Nie ma winy bez kary, można powiedzieć. Ja kiedyś miałem taką pracę maturalną. Miałem pracę maturalną. Motyw winy i kary. Myślę, że można by tutaj spokojnie przedstawić motyw wzięty z Vice City. Oczywiście trzeba było na wybranych utworach literackich to przedstawić, więc nie mogłem tego wziąć. Ale myślę, że jeżeli by była taka książka Grand Theft Auto Vice City, która by przedstawiła tą fabułę, przytoczyła nam w książce zamiast tej wspaniałej gry, myślę, że mógłbym spokojnie z tego skorzystać. I myślę, że również bym zdał. To dobrze. Bym zdał. Dobra. To taka, można powiedzieć, ciekawostka z mojego życia teraz. Ktoś słucha, być może będzie... Może teraz troszeczkę mnie lepiej poznać, tak bym powiedział. Dobra, podsumowując. Gra oczywiście... Jak to GTA, gra wspaniała, no trudno tu dużo na temat mówić, po prostu każdy grał w GTA, myślę, że Vice City to starsi gracze na pewno. Myślę, że jeżeli by to było San Andreas, to już 100% jestem pewny, że większość grała, nawet co mają po 8 lat, nawet dzieci co mają po 8-10 lat, myślę, że GTA mieli styczność, czy to u siebie w domu, czy gdzieś u kolegi, u koleżanki. Gra wspaniała, klimat niesamowity, fabuła niesamowita, jedna z najlepszych całej GTA. Jeżeli chodzi o fabułę, to bardziej moim zdaniem przebiła ją tylko GTA 4. I jeśli chodzi o klimat, też moim zdaniem może tylko GTA 4. Ale świat naprawdę bardzo fajny, mimo tego, że San Andreas bardziej rozbudowany, zdecydowany, bardziej rozbudowany świat jest, znaczy gra jest bardziej rozbudowana, to jednak świat jest niesamowity. I naprawdę zasługuje na wysoką cenę. Myślę, że bez
większego zastanowienia mogę dać tej grze 9, jakbym miał oceniać, bo graficznie, fabularnie, klimatycznie jest rozbudowana i jak oczywiście na swoje czasy, no bo te współczesne standardy są oczywiście wyższe. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest bardzo grywalna również na swoich czasach, jak współcześnie, myślę, można w nią spokojnie pograć. Daj mój wiersz. Wszystkie plusy: grafika, grywalność, fabuła, klimat, grywalność, bardzo fajny świat. Grafika i na swoje czasy też myślę była niezła, więc spokojnie tą ocenę moim zdaniem mogę dać. Gra bardzo, bardzo dobra, bardzo, bardzo fajna, godna polecenia. Zresztą tak jak i każdy GTA, dobra, może przewidźmy te napisy. Oczywiście się teraz nie da nam przewidzieć, więc będą sobie tutaj działy. Ja już tutaj kilka zdań mogę powiedzieć. Dzięki za uwagę, jeżeli wam się to podobało, ta seria GTA, to zostawcie łapkę w górę. Wiem, że ta seria dosyć była w miarę dobrze odbierana. Lepiej chyba nawet niż GTA 4, tak przynajmniej zwnioskowałem. Można powiedzieć, że statystyki rzuciły się w twarz, że jednak GTA Vice City bardziej była oglądana niż GTA 4. Troszeczkę nie byłem przekonany po GTA 4 do GTA, że to może nie być zbyt dobrze oglądane. Jednak na moim kanale było to w miarę nieźle. Według moich możliwości, można by to powiedzieć, na kanale po prostu. Z moim kanałem raczej większych możliwości raczej nie o większej możliwości raczej nie można na razie mówić, więc to co było z GTA Vice City to w miarę dobry był. W miarę dobra była oglądalność, mimo tego, że później troszeczkę była gorsza, ale to wiadomo, później to już jest zawsze troszeczkę gorzej niż na początku. Ale ogólnie z Vice City jestem zadowolony. Dobra, trzymajcie się, tutaj jeszcze macie napisy jeszcze puszczę, może nawet do końca, to byłoby tyle. Cześć!